Taki był plan, żeby wykonać to w pierwszym rzucie, można powiedzieć tak jak zwykle w moim wykonaniu. No i bardzo się cieszę, że po raz kolejny się udało, pomimo tego, że wczesna pora, ale gdzieś tam dla mnie to nie ma z tym problemu ze wstawaniem wcześniej, startowaniem. Tak jak mówiłem, może tylko problem w tym, że na stadionie taka panuje pomimo już porannych godzin taka duchota i to jest gdzieś tam tak gorąco, ale zrobione swoje dzisiaj, zobaczymy co będzie jutro. Można powiedzieć, bardzo długa przerwa między mistrzostwami była, więc tak ciężko, można powiedzieć, zbudować tą formę i gdzieś tam czuję, że już nie mam takiego przygotowania, jak miałem na Mistrzostwa Świata. No ale tak jak mówiłem, Mistrzostwa Świata były dla mnie docelowo główną imprezą, na tym się skupiłem, tam się starałem wypaść jak najlepiej. Bardzo się cieszę, że przywiozłem medal, a tutaj zobaczymy, no co wyjdzie, bo to można powiedzieć już takie bez presji, spokojne po prostu startowanie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię, może to wynika z tego, że gdzieś tam głowę nastawiałem na Mistrzostwa Świata, a to tutaj to już jest taki, można, jak dla mnie, może to mówię, gdzieś tam krytyka na mnie spadnie, ale taki dodatek startowy, ale fajnie wystartować, jeszcze się pokazać dla publiczności, reprezentować nasz kraj i fajnie, że mogłem, że zdrowotnie mi tam gdzieś pozwoliło, troszkę te biodro odpuściło, gdzieś tam mogliśmy kontynuować trening i zobaczymy, co będzie jutro wieczorem. No powalczymy, a co wyjdzie, zobaczymy. Będę się jutro bardzo cieszył, jak 80 przerzucę, bo wiem, że już mówię, no nie mam tej formy, robiliśmy co mogliśmy, ale to też wynika chyba z tego, że po prostu bardzo długa przerwa i zbudować drugi raz taką formę, jak miałem na Mistrzostwa Świata, no to jest chyba niewykonalne, przynajmniej w moim przypadku, bo wiem, że swoje lata mam i wiem, jak muszę pracować, żeby przygotować tą formę, więc no będzie ciężko, ale mówię, no postaram się wypaść jak najlepiej. Jak rzucę, to zaskoczę się sam, bo mówię, gdzieś tam nie spodziewam się tego, ale chciałbym oddać spokojne techniczne rzuty i zobaczymy, co z tego wyjdzie.